A Państwa zapraszamy teraz na relację z wyjątkowego kulinarnego wydarzenia. To drugie kulinarne mistrzostwa dziennikarzy i rzeczników prasowych, które odbyły się w piątek w restauracji Apasjonata w Radziąkowie. No i tutaj mamy dla Państwa niespodziankę, ponieważ zwyciężyły dwie urocze panie reprezentujące naszą stację, Nina Nocoń i Ewa Masilonis. Proszę zobaczyć materiał, a potem jeszcze do niego ewentualnie nawiążemy. Drugie kulinarne mistrzostwa dziennikarzy i rzeczników prasowych w restauracji Apasjonata w Radziąkowie to taka impreza, podczas której dziennikarze zamieniają mikrofony na tego typu narzędzia wykorzystywane w kuchni. Zobaczmy, jak wyglądała rywalizacja pomiędzy redakcjami. Do konkursu zgłosiło się kilkanaście redakcji, nie tylko ze Śląska, które na co dzień rywalizują o widza. Tym razem gra toczyła się o cenne nagrody. Oczywiście najważniejsza była dobra zabawa, a motywem przewodnim tegorocznej edycji był kurczak, kurki i śliwki. Każda ekipa powinna wykorzystać te trzy składniki i przygotowuje trzy talerze, na których prezentuje swoje danie i danie to podlega ocenie sędziów. Ważny jest smak, następnie wygląd dania, ale równocześnie każda ekipa będzie opowiadała na temat swojego dania. Jeżeli dziennikarze mają taką łatwość wypowiedzi, czyli mogą nas ująć za serce samą wypowiedzią, także jak gdyby danie będzie schodziło na plan drugi. A my zajrzymy do garów drużyny TVS. Pomysłowa Ewa i niczym perfekcyjna pani domu, Nina Nocoń. Nie powinnam wymachiwać tym nożem, przepraszam bardzo. Tu wyszedł mój trochę mniejszy perfekcjonizm w kuchni, ale jest Ewa, z czego ja się oczywiście bardzo cieszę. Spotkałyśmy się specjalnie, żeby przećwiczyć naszą potrawę, żeby nie było tylko tak, że smakuje to na papierze, jak sobie zapisałyśmy nasz przepis. Wyszło nieźle, czasowo troszeczkę się nie wyrobiłyśmy, ale mam nadzieję, że dzisiaj nam się uda. No i ja się bardzo cieszę, że w końcu mojego gotowania będzie mógł skosztować ktoś inny. A ocena tego, co przygotowali uczestnicy mistrzostw kulinarnych, należała do jury, w którym zasiadł między innymi polski pięściarz Przemysław Saleta. Z mojego punktu widzenia to tak szczerze mówiąc, najważniejsze jest ile jest białka, protein, jak ten posiłek jest zbalansowany. No niemniej jednak smak jest ważny i wszystkiego nie zjem. Natomiast lubię kuchnię prostą. W gotowaniu towarzyszyły niesamowite emocje. Wśród pomysłów pojawiły się te z kuchni Fusion, ale szczególną ostrożność trzeba było zachować przy kontakcie z ciekłym azotem. I proszę bardzo, dziś media nie traktują się jak konkurencja, traktują się jak przyjaciele. Karolina Szostak, Polsat Sport. No właśnie, co to się przed chwilą wydarzyło? No awaria była, bo wymyśliłam sobie sałatkę z grzybów z ciekłym azotem. Oddałam to w dobre ręce, a dobre ręce tam mi... jeszcze zostało troszkę azotu. Wbroziliśmy grzyby i niestety worek nam pękł, czasami guma pękła. Guma pękła, jak to się mówi. Zdarza się, jak to w życiu bywa. Przepraszam, muszę wracać do pracy. My zatem nie przeszkadzamy. Jak widać, każda z drużyn mogła skorzystać z przysłowiowego koła ratunkowego, jakim była pomoc szefa kuchni restauracji Apasjonata, który nie krył zaskoczenia z wysokiego poziomu zaprezentowanych dań. Uczestnicy przyjechali tutaj na ten konkurs bardzo dobrze przygotowani. Każdy ma jakieś tam swoje notatki, sprawdzone receptury i oczywiście niecodzienne połączenia smakowe, co naprawdę mnie zdziwiło, oraz technika. No, na poziomie, rzekłbym, profesjonalistów. W kuchni takiej profesjonalnej jest ten szef i są ci jego pracownicy. Czy tutaj również te role są jakoś podzielone? U nas panuje totalna anarchia, podobnie jak wtedy, kiedy prowadzimy program. I być może wyjdzie z tego coś fajnego. Spokojnie, spokojnie panowie. Każda z drużyn przygotowała coś fajnego. A my nie w roli kucharki ani jurorki, ale jako prowadzącą. Na mistrzostwach spotkaliśmy Marię Ożgę, popularną księgową w kuchni. Kobieta od wszystkiego, nie ukrywam. Pierwszy raz jestem w roli prowadzącej i nie wiem, czy dobrze zrobiłam, bo mają takie świetne produkty. Ja bym się lepiej czuła jednak przy patelni i przy garach, o tak bym powiedziała, bo to jest trochę stresujące. Jak ty w ogóle dajesz rady? Spokojnie, Mario, jakoś ogarniam. A my lepiej oddajmy głos przewodniczącej jury,
bo wszyscy w napięciu czekają na ogłoszenie wyników drugich mistrzostw kulinarnych dziennikarzy i rzeczników prasowych. Pierwsze miejsce zajęło danie pod nazwą Prochotto TVS. Brawo Nina, brawo Ewa. A jak pierwsze wrażenia po ogłoszeniu wyników? Stało się coś, czego się totalnie nie spodziewałyśmy, zresztą pewnie to doskonale widać po naszych reakcjach. Proszę zobaczyć. Przeczytaj, co tutaj jest napisane. To może okej. Ja przeczytam. Nagroda główna. Wygrałyśmy! A co było receptą na sukces? Kasza pęczak i dużo śliwek. Koleżankom, redaktorkom raz jeszcze gratulujemy.